ziemię naszych ojców i za przydrożny krzyż i za tych, co pamiętają. Każda nasza Noc Kopnej Góry zaczyna się w szczególny sposób, a mianowicie koncertem. Jeszcze za dnia, jeszcze przed blokiem, jeszcze przed wyruszeniem widzów w tę nocną puszczę. Koncert ma za zadanie wprowadzić widzów w pewien szczególny nastrój, i tak też było w tym roku. Pomysł na Noc Kopnej Góry narodził się w 2018 roku. To był rok, kiedy obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Zastanawiając się wówczas, w jaki sposób Nadleśnictwo Supraśl mogłoby tę rocznicę uczcić, przyszła mi do głowy Kopna Góra. Miejsce bardzo symboliczne. Niewielka polana, niewielka osada w środku puszczy, przez którą przewinęło się kilka epok historycznych, które tu swój ślad zostawiły. Tutaj walczyli powstańcy listopadowi na łąkach pomiędzy Sokołdą a Kopną Górą. Tu 30 lat później, na tych samych łąkach, znów rozegrała się potyczka, ale już powstańców styczniowych. Tutaj też miała miejsce potyczka tak zwanych żołnierzy wyklętych. To w tym miejscu właśnie polscy żołnierze, polscy chłopcy w kolejnych pokoleniach walczyli o niepodległość Polski. Tutaj ta historia powtarzała się. Zmieniały się epoki, zmieniały się ubiory, ale wciąż chodziło o to samo, o niepodległość Polski. Widowisko ma zaskakiwać ludzi. Jego forma polega na wieczornym przejściu przez nocną puszczę w niesamowitej scenerii płonących słupów, pochodni i pojawiających się w ich blasku tych duchów przeszłości, czyli rekonstruktorów, którzy odgrywają te sceny z dawnych epok, z dawnych lat. W tym roku wątkiem wiodącym widowiska byli żołnierze wyklęci. Zapadam w ciemność i las to moje życie, to mój dom. Przyjaciel księżyc w porę zgasł, mateczka noc okryła mgłą. Już nie mam dokąd uciec stąd, a nogi nie chcą nosić mnie. Domyka się obławy krąg, do rana sam wykrwawię się. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak spora psów. Ci, co nas meczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Dla nich obroża zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności, mojej wolności. Niezwykłym miejscem w Kopnej Górze jest cmentarz żołnierzy wojennych powstania listopadowego. Jest niezwykła historia jego powstania. Historia całkowicie zapomniana oddziału pułkownika Zalewskiego, który znalazł się tu na tyłach Rosjan w czasie tej wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Oddział wycofywał się spod Wilna, gdzie po przegranej bitwie został odcięty od głównych polskich sił, które odeszły na północ Litwy. Natomiast on na własną rękę usiłował na czele swojego partyzanckiego 1500-tysięcznego oddziału przedostać się do Warszawy. Uniknął pościgu, przeszedł Niemen, przez Puszczę Augustowską, Puszczę Knyszyńską i dalej Puszczę Białowieską zamierzał dojść do Warszawy. W dniu 6 lipca znaleźli się w Sokołdzie, rozłożyli się na nocleg. Niestety nad ranem 7 lipca uderzyli Rosjanie, prawdopodobnie nastąpiła zdrada. Oddział Zalewskiego poszedł w rozsypkę. Żołnierze próbowali przedostać się przez błota szeroko rozlanej rzeki Sokołdy. W ciemnościach, mgłach takich wczesno porannych, na piechotę, która przez te błota próbowała się przedrzeć, wpadła kawaleria, a pamiętnikarz zapisał, że konie powięzły po brzuchy w błocie, także można było po ich grzbietach przejść suchą stopą na drugą stronę. Thank you.
Bitwa pod Sokołdą nie była wielką bitwą, to był tylko epizod, pewien odprysk większych wydarzeń, ale w pewien sposób przez to stała się symboliczna. 30 lat po powstaniu listopadowym wybuchło kolejne powstanie. Nie była to już wojna polskiej armii z armią rosyjską, tak jak w 1831 roku. Nie było polskiej armii, nie było polskiego dowództwa, nie było broni. Pomimo pewnej liczby odniesionych zwycięstw, to powstanie było skazane na porażkę. Ostatecznie tropieni gdzieś po lasach, wyłapywani, kończyli na Syberii, a najczęściej na Szubienicy. Znowu jak świata dawnego rycerze, Polacy o wolność się biją, że polscy powstańcy znów przeszli za Niemen, że krew znów płynęła Nilą. Że polscy powstańcy znów przeszli za Niemen, że krew znów płynęła Wilię. A ona ukryła swą twarz pod kapturem, bez serca, bez ducha, bez krwi. I dłonią kościstą kierunek wskazuje, gdzie wojska powstańcze. Gdzie przejdzie, tam rosną żołnierskie mogiły, gdzie spojrzy, tam matki zapłaczą. I zniknie, jak przyszła, nim skończy się bitwa. Im kruki jeszcze raz, ja cię zapytałem, o tym na hal! I zniknie, jak przyszła, nim skończy się bitwa. A wy co? Poszli! Poszli! To mąż? Nie? Poszedł! Zobacz, poszedł! A wy zwycięcie, rozwycięcie! Zwycięcie! To, co wydarzyło się w Kopnej Górze w czasie powstania styczniowego, wiemy z przekazów miejscowych. Pewnego dnia w Sokołdzie zjawili się powstańcy, jak ten przekaz mówi. Przyszli rzeką, ubłoceni, pokrwawieni, bez broni, praktycznie bez niczego i bez sił wyczerpani, nie mieli sił iść dalej. Zalegli na łące, prosili tylko ludzi o jakąś pomoc, o coś do okrycia się, opatrzenia ran i tak zostali, pomimo że miejsce było niebezpieczne, bo leżało przy uczęszczanym trakcie. I rzeczywiście, ktoś ich zauważył, ktoś doniósł kozakom, którzy zorganizowali pułapkę, otoczyli ich na tej łące, w miejscu, gdzie 30 lat wcześniej walczyli powstańcy listopadowi. Część wybili, część schwytali, dowódców, czy tych, których uważali za dowódców, powiesili na dębach. Nie na tych dębach, które stoją dziś na cmentarzu, jak mi przekazywano. Te dęby rosły wtedy, ale były jeszcze za młode. Były inne dęby przy drodze prowadzącej w głąb arboretum. Konary przekładały się na drugą stronę. Tam ich powieszono, tam gdzieś pochowano. Jest to opowieść miejscowa, opowieść przechowana w rodzinach tutejszych, natomiast potwierdzają ją też fakty. A mianowicie w dniu 29 kwietnia 1863 roku miała miejsce największa bitwa w czasie powstania styczniowego na tych terenach, a mianowicie bitwa pod Pieleciosami. Wiemy z pamiętników i z raportów rosyjskich, że powstańcy zostali rozbici na dwie części, z których jedna część poszła w błota. Obok przepływa rzeka Supraśl, tam w te błota poszła część powstańców. Kozacy ich nie ścigali, nie pchali się w błoto, patrolowali tylko drogi biegnące wzdłuż tych rzeczek z rumieni po to, żeby pilnować, w którym miejscu wyjdą powstańcy. A ci wyszli dopiero w Sokołdzie, przeszli dziesiątki kilometrów idąc krętymi dolinami rzek Supraśli, następnie Sokołdy, tu wyszli bez sił, bez niczego, bo wszystko, całe obciążenie porzucili, nawet niektórzy z nich także bronię. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć tej sceny, dziś, przynajmniej dzisiaj. Natomiast w pewien sposób chcemy nawiązać do niej, pokazać losy tych powstańców styczniowych, jak byli chwytani, jak byli traktowani, a także jak sprzyjała im miejscowa ludność. To byli leśnicy, to byli mieszkańcy wsi. Za to czekały ich ciężkie represje i też ryzykowali swoim majątkiem, czasami życiem, wolnością, pomoc powstańcom. Otwiera! Dawaj! Wszystki! Tajta! Tajta!
Komandir! Komandir! What's forward? Bierzej gospodarza! Dawaj oczu! Ryar! Pastor! Zostańcie! Dawaj, czajucha! Co jest to? Rysko! Nie znają. Kazak! Derego! Stań! Dawaj, dawaj! Kajowe! Trochę ja znaju tym was, co baczy język. I stoją. Gdzie pocztu trzymajesz? Nie ma. Nie znajesz, tak? Trzymaj go tam! Nie, to... Idi! Idi! Jak świnio! Znaję! Puszczyk Nyszyński działał po wojnie silny oddział WIN, organizacji WIN Wolność i Niezawisłość pod dowództwem Wida. Po jego rozwiązaniu nad resztką oddziału przejął dowództwo Wincenty Krutul z Janowa, pseudonim Lancet. Partyzanci w tym czasie musieli zmienić taktykę swoich działań. Zbliżały się wybory do Sejmu, a więc Urząd Bezpieczeństwa KBW wzmogło represje, wzmogło obławy, zasadzki. Partyzanci dzielili się na mniejsze patrole i działali z zaskoczenia. Urządzano też zasadzki na drogach. Urządzano tutaj zasadzki na agitatorów, którzy jeździli po wsiach, agitując do nowego ustroju i do właściwego głosowania w czasie wyborów. Podrzucił mi! Jakie ty nie twoje? Byłaś tu! Ja z weselem! Kolana, gnido! Czerwona! Z weselem! Będzie się zarażała! Ja nie rozumiem, o co się rozchodzi! Pano, obywatele! Obywatele! Jaki to obywatel? Porozmawiajmy! Porozmawiajmy! A to co to jest? Ścierwa czerwona! Mało! Tak co na broń zabrać! Słuchajcie, chłopaki! Panie plutonowy! Wiecie co robić? Po co wy się chowacie? Masz ostatnie życzenie, czerwona? Szmato? Da kurzyć bym chciał. No to kurz! Jestem dla tego. Chodź tu, kuźwa! Muszę z tobą bawić tu! Prawie. Jeszcze was dostanę! Zaraz dostanie! A ty chłopczyku lepiej wracaj do mamusi! Milica nie dla ciebie! Dobra, chłopaki, pryskamy! Zimą 46 roku, w styczniu, patrole partyzanckie rozproszone po puszczy skoncentrowały się jako miejsce zgrupowania, wybrały Międzyrzecze. Tu wioseczkę nieopodal, między innymi w zabudowaniach państwa szuchnickich. Gromadzili się przez kilka dni, ściągali z różnych rejonów puszczy. Czuli się bezpiecznie, była zima, mróz, zaspy, duża odległość do miejsc stacjonowania UB w Sokółce czy w Białymstoku. Niestety pech chciał, że jeden z tych patroli z posudziałowa przyprowadził jeńca, komendanta posterunku milicji w Krynkach. To wzbudziło wściekłość w urzędzie UB w Sokółce, powołano specjalny zespół operacyjny, wyposażono w tankietkę i dość szybko, dzięki czyjemuś donosowi, do dziś nie wiadomo czyjemu, zlokalizowali miejsce pobytu partyzantów. Oddziały UB uderzyły nad ranem. O 6 rano wartownik usłyszał pierwsze niepokojące odgłosy. Zabudowania znalazły się nagle, momentalnie pod ostrzałem. Partyzanci spanikowali poza oddziałem Lanceta właśnie, który w sposób zorganizowany, uporządkowany się wycofywał. Wycofywali się w kierunku lasu, ale tam była przygotowana pułapka. Stały oddziały KBW na linii lasu, które czekały, aż partyzanci zostaną nagonieni na nich. I to skończyłoby się masakrą. Na szczęście dowódca tego oddziału spanikował. Widząc biegnących w jego stronę żołnierzy, wycofał się, zanim jego żołnierze stworzyli lukę w tym pierścieniu okrążenia. Udało się partyzantom wycofać. Część dostała się do Sokołdy. Tu jeszcze stoczyli potyczkę z tankietką wspomnianą. Tylu przyjaciół przeszło już na drugą stronę, lepszy świat. Garbate krzyże pokrył kurz. W dziurawych hełmach gwiżdże wiatr. Szukali światła w mroczne dni. Przed Bogiem tylko chylą skarg. Pośród klęczących dumnie szli, w pogardzie mając każdy targ. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co nas myczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest, dla mej wolności.
Oto masz ładną buźkę. Mojej wolności. Poczekajcie, zdjęcią z Olią. Piękny dzień, moja wolności przy mnie trwaj. Najbardziej teraz kocham cię. Ostatni nabój, krzyża znak. Burzy się krew, szczęknęła broń. Wybaczcie, jeśli coś nie tak. Przez chwilę lufa chłodzi skroń. Dobra, dobieraj. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co nas meczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy łbów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest, dla mej wolności. Wierzę, że to nie jest ostatnia edycja Nocy Kopnej Góry, że w przyszłym roku spotkamy się po raz czwarty. Co roku są nowe sceny, nowe trasy przejścia. Jest ciekawie, jest zaskakująco. To z głosów, które do mnie docierają, wiem, że tego oczekują widzowie. Właśnie tego zaskoczenia, tej niepewności w tym nocnym lesie. Oczekiwanie na spotkanie tych cieni przeszłości, na zobaczenie, przynajmniej wyobrażenie sobie dawnych wydarzeń, które właśnie tu, w tym miejscu, tu w Kopnej Górze miały miejsce. Dla mej